nie da się słowami tego opisać, co to jest i tyle kilometrów przejechać i dotrzeć na miejsce, do tego celu, który się wyznaczył. Dużo wspomnień, wrażeń, przygód, spotkań, długo by opowiadać. Półtora miesiąca trwała wyprawa pielgrzymów ze wspólnoty Betlejem do francuskiego Lizie. O wzorowanej na filmie Prosta historia Davida Lyncha wyprawie było głośno w całym kraju i poza jego granicami. W poniedziałek pielgrzymi z księdzem Mirosławem Toszą na czele powrócili do Jaworzna. Półtora miesiąca. Praktycznie no, wielkiej przygody i wielkiego wyzwania do pokonania prawie 2000 kilometrów. Także że, no, działo się dużo różnych dziwnych rzeczy po drodze. W trakcie pielgrzymki przeżyli mnóstwo przygód. Ludzie, których spotykali na trasie, byli bardzo pozytywnie nastawieni i często pozdrawiali ich machając. Mieliśmy takie poczucie, że to trochę z innego świata pojazdy i były bardzo zabawne reakcje. Ja zapamiętałem taką reakcję człowieka, który przygotowywał pizzę przy takim przeszklonym jakiejś kawiarni czy pizzerii, właśnie małym miasteczku, jak w białym fartuchu stał, jak zobaczył ten nasz traktorek, to wyszedł przed tą pizzerię z takimi rękami jeszcze z mąki, tak jakby zamarł i tak się patrzył, tak nas odprowadzał wzrokiem. Mimo że traktorki, na których jechali pielgrzymi, nie rozwijały zawrotnej prędkości, to członkowie wspólnoty robili wszystko, aby nie powodować korków. Wypraktykowaliśmy już taką metodę, jak trzeba było jechać jakąś główną drogą, a czego unikaliśmy bardzo rzadko, tylko jak już nie było innej możliwości, no to jechaliśmy na przykład 5 minut, zjeżdżaliśmy na pobocze, przepuszczaliśmy samochody, więc nie było korków dłuższych niż 5-minutowe. Natomiast no, jeździliśmy głównie takimi drogami trzecio-czwartorzędnymi, no przepiękne pejzaże, widoki, gdzieś pól, zachodów słońca, no takie rzeczy, na których codziennie nie możemy obserwować. We Francji żandarmeria nakazała im zamontować ostrzegawcze oświetlenie na dachach. Dzięki francuskiej żandarmerii, która nas tam otoczyła dwoma radiozowozami, sześciu żandarmów, no więc byli bardzo poważni. We Francji jest stan wyjątkowy, więc widać, że no jest wyczuwa się może trochę takiego napięcia też w tej materii. Natomiast no oni mieli, tak jak to się mówi, takie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony musieli być poważni, z drugiej strony widzieliśmy, że przechodząc między radiowozami śmiali się pod nosem i żartowali, więc tak no wiedzieliśmy, że nie będzie. No nie mieliśmy kogutów, bo w każdym kraju są inne przepisy dotyczące tych poruszania się takimi pojazdami, a tego typu zestaw jest jakby czymś niespotykanym, więc pewnie wszyscy mieli problem, jak to interpretować. Przez całą wyprawę pielgrzymom towarzyszyli operatorzy filmowi, którzy nagrali ponad 200 godzin materiału wideo. Wkrótce powstanie film dokumentalny na temat wyprawy.